Moi drodzy, przed nami kolejny magazyn, dość nietypowy, nowy ekspert, Agnieszka Pasternak, drużyna Oliwa Team i Omida Team. To, co tak naprawdę tłumaczyliśmy już... Dokładnie, witam. Tłumaczyliśmy przy okazji twojego wywiadu. Tak jest. Kwestię. Maćka dzisiaj z nami nie ma, prosił, abym przekazał. Nie wiem, czy tak szczegółowo miałem przekazać, czy nie, natomiast dzisiaj miał wyrwanie ósemki, co nie jest przyjemną sprawą na pewno. No niestety, życzymy Maćkowi powrotu do zdrowia szybkiego. Tak, ale jak to kot pewnie się szybko wyliże. Dokładnie. Z racji tego, że reprezentujesz drużynę Oliwę, nie mogliśmy znaleźć się w innym miejscu niż w sercu Parku Oliwskiego, czyli w Altanie Oliwskiej. Okej, jedziemy ze sprawami organizacyjnymi. W tym tygodniu rozegraliśmy 96. spotkanie w lidze ze 177. W związku z tym jesteśmy już za półmetkiem naszych rozgrywek. Oznacza to również, że drużyny mają tak naprawdę ostatni moment na to, aby zgłaszać zawodników do składu, ponieważ można zgłosić nowych zawodników do składu do 9. kolejki włącznie. Niektóre drużyny rozegrały już 8 spotkań, w związku z tym jest to tak naprawdę ostatni gwizdek na to, żeby zrobić jeszcze jakieś roszady w składzie. Kolejny tydzień, kolejny raz pojawiły się pytania, czy zawodników, którzy jak do tej pory nie grali w naszej lidze, można wykreślić, mając komplet i wpisać nowych zawodników. Podkreślamy to raz jeszcze. No niestety takich rzeczy robić nie można. Kolejną sprawą organizacyjną jest fakt, że prawdopodobnie w związku z egzaminami radcowskimi, nie wiem, czy tak to się fachowo nazywa, tak? No, prawdopodobnie. No, chyba coś takiego, które odbędą się w hali Ergo Arena, ale nie treningowej, tylko tej głównej. Wejście C1, czyli te, którym wchodzimy i wychodzimy, będzie zamknięte we wtorek oraz w czwartek. Musimy jeszcze przemyśleć i przegadać sytuację z Ergo, jak zająć się logistycznie tym wyzwaniem. Dokładnie, może dojść do sytuacji, w której nie będziemy mieli możliwości skorzystania z szatni, tak? Dokładnie. Natomiast jest to tylko wtorek i czwartek. Myślimy, że... Znaczy jesteśmy przekonani, że w kolejnym spotkaniu... Na pewno zostaniecie poinformowani. Dokładnie. Zostaniecie jeszcze o tym na pewno poinformowani. Jakie sprawy organizacyjne, Agnieszka? Chyba już wszystko powiedziałeś. Wszystko już powiedziałem. I jeszcze jedna ważna sprawa. Jesteś ekspertem i masz tę przewagę nad naszymi pozostałymi ekspertami, czyli Maćkiem Kotem i Tomkiem Nurzyńskim, który jeszcze w tym sezonie nie był ekspertem, że widziałaś dużą część spotkań, ponieważ bardzo często gracze w lidze widzą cię na protokole. Dokładnie. Mogłam się przyjrzeć. Zobaczymy, czy ile z tego zapamiętałam, bo niestety tych spotkań jest dość sporo i czasami może się to gdzieś pomieszać, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej, dobra. W takim razie jedziemy z pierwszą ligą. Tradycyjnie zaczynamy od elity. Pierwsze spotkanie, które omówimy, to Wolej Gdańsk, Straż Pożarna Gdańsk. Przepraszam, będę tutaj korzystał z komputera, dlatego tak często będę w prawy róg swój zaglądał. Wolej Gdańsk wygrało spotkanie 3-0, 21-18, 21-5, 21-15. Kuba Firszt, atakujący drużyny Wolej, MVP tego spotkania, 12 punktów, 9 ataków, 1 blok, 2 asy serwisowe. Od razu, Agnieszka, jak będzie taka okazja, to wtrącaj, że akurat na tym meczu byłaś na protokole. Właśnie chciałam to zrobić. Także jak to widziałaś, Agnieszka, z twojej perspektywy? Jak to wyglądało? Jeśli chodzi o drużynę Straży, to zauważyłam też po tym meczu i po meczu, to nawiążę do meczu Omidy, że faktycznie są w miarę skoncentrowani w pierwszym secie. Dokładnie ten sam wynik był w drugim meczu, o którym właśnie wspomniałam. Ale gdzieś właśnie z czasem ta koncentracja zaczyna im uciekać. I no niestety Wolej jest taką drużyną, która
nie ma litości i po prostu to w bezlitosny sposób wykorzystuje. No, strażacy tutaj w tym drugim secie szczególnie mogli się o tym przekonać. Volley wygrało do 5. No, faktycznie świetne zagrywki, problemy z przyjęciem strażaków, kończące ataki, no po prostu skuteczność, tak? Volley, ja tutaj przeważyłam jakby ten set. Myślę, że strażacy chcieliby jak najszybciej wymazać z pamięci. Jasne. No, był to set pierwszy w tym sezonie, który zakończył się tak dużą przewagą w pierwszej lidze. No, no właśnie, pierwsza liga, no to jest coś, co nie raczej powinno jest, się jest zdarzać. To bezprecedensowe w tym sezonie przynajmniej, żeby drużyna przegrywała do 5. Natomiast trzeba też powiedzieć, że w straży wystąpiło tylko 6 zawodników. Nie było między innymi libero, w związku z tym Mateusz Pytel chociażby musiał przyjmować, który jest nominalnym środkowym. No także tak to wyglądało. No, powiem szczerze, że strażacy mają spore problemy kadrowe w tym sezonie. Albo są w 6, albo są w 7 maksymalnie. Często zdarza się tak, że skład, który wystawiają w poniedziałek, całkowicie różni się od tego, który wystawiają w czwartek. Służby mają gracze po prostu, no i intensywny sezon jak gdyby sprawia, że mają te problemy kadrowe. Co zresztą ma odzwierciedlenie w tabeli, ponieważ no, Straż na chwilę obecną jest na ostatnim miejscu i uciłała jak do tej pory tylko 4 punkty. Ok, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Bezblum Kraken Team, Trójmiejska Strefa Szkód, 11-21, 9-21, 21-16. Wynik zawodów 1-2. MVP tego spotkania, co nie jest zaskoczeniem, Wojciech Ingielewicz, 19 punktów, 13 ataków, 4 bloki i 2 asy serwisowe. No i to, co napisałem w zapowiedzi, czy w zapowiedzi meczu z Prototype, że Trójmiejska Strefa Szkód bardzo często miewa takie mecze, w których demonstracje siły jak gdyby pokazują, tak? Demonstracje pokazują. No dobra, okej, okay. Wiadomo o co chodzi. Demonstrują siłę, dokładnie w 2 pierwszych setach, natomiast w 3, nie wiem, czy brak koncentracji, czy rozluźnienie, czy... Czasem się tak zdarza jeszcze, że tutaj to nie były sety na przewagi, tylko to były zdecydowane zwycięstwa TSS-u, więc no, często dochodzi do takiego rozprężenia już po tych 2 odsłonach. No ciężko jest później się skupić, tak? Idzie nam tak łatwo, nagle przeciwnik zaczyna grać, i no nie każdy ma w sobie na tyle motywacji, na tyle skupienia, nie każda drużyna, żeby ten kryzys jakby tak gładko przejść, więc no tutaj też pisałeś o tym, nie wiem właśnie, czy w podsumowaniu, czy w zapowiedzi, że to taki pierwszy krok do zaprzepaszczenia tych szans na podium. Dokładnie. Był dla TSS-u, więc na pewno szkoda tego meczu i no, myślę, że pluli sobie w brodę. No zdecydowanie. Jak miałbym ze wszystkich drużyn ligowych wskazać drużynę, która najczęściej no, gubi te punkty, gdzie wygrana tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, byłaby to właśnie drużyna Trójmiejskiej Strefy Szkód, o czym przekonamy się za chwilę, omawiając kolejne spotkania. Tymczasem przechodzimy do pierwszego spotkania Speednetu z EPO Projekt. Przypominamy, że były 2 spotkania w tym tygodniu. To jest mecz, na którym byłam. Jedno spotkanie w środę, jedno spotkanie w czwartek. No i jak to można wytłumaczyć? W środę drużyna Speednetu wygrywa gładko 3-0. Są drużyną zdecydowanie lepszą, natomiast w czwartek przegrywa 3-0. No i są tak naprawdę tylko tłem dla EPO Projekt. Ja nie widziałam tego meczu czwartkowego, ale gdzieś tam też starałam się dopytać innych protokolantów, co tam się stało. Z tego, co mi się udało zauważyć i porównać, to duży wpływ mogła mieć na to dyspozycja Damiana Kolki, ponieważ w środę faktycznie gdzieś tam chyba nie miał dnia, a to jest taki no, czołowy zawodnik w tej drużynie, też no, nie było Cezarego Labudy, więc tutaj Damian musiał faktycznie wziąć dużo na siebie. I no, nie prezentował się za dobrze w środę, bardzo długo się rozkręcał w tym meczu, więc no, faktycznie tutaj w przypadku tego meczu czwartkowego, gdzie no, słyszałam, że poszło mu dużo, dużo lepiej, no to myślę, że to mogło też zrobić taką różnicę. No, w środę faktycznie potwierdzają się twoje słowa, Damian zdobył tylko 4 punkty. Nie przypominam sobie meczu, w którym no, no ten właśnie zawodnik ja zdobyłby tak mało punktów, bo nie poznawałam. Raczej on taśmowo, tak jak Wojtek Ingielewicz. Dokładnie, no on też zwykle w tych meczach, które ja miałam przyjemność obserwować, no to w ciężkich momentach brał po prostu też na siebie gdzieś tam ciężar tej gry.
A no tutaj tego zabrakło i być może to właśnie było przyczyną. Myślę, że ten problem jest dużo, dużo głębszy, ale czasami jest tak, że słabsza forma lidera wpływa też na resztę zespołu. Może w tym przypadku właśnie tak było. Potwierdza się, jeszcze raz potwierdzę twoje słowa. Choć mówisz, zarzucasz mi, że robię to dosyć rzadko. Aczkolwiek Damian Kolka zdobył na drugi dzień 12 punktów i został najlepszym zawodnikiem meczu. Także faktycznie bardzo dużo od jego dyspozycji zależało. Układając terminarz, zastanawiałem się, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że po prostu no i jedna i druga drużyna będą w określonej formie i jak gdyby no powtórzy się wynik w przeciągu dwóch dni, dwa razy ten sam wynik. Natomiast no zaskoczony byłem bardzo, bardzo no, mocno. No ja też, ale na pewno w Speednecie też koledzy odczuli duży brak Kacpra Iwaniuka, którego nie było na obu meczach, tak. Z tego co słyszałam. I jakby no u nich być może... Jeśli ten mecz środowy przebiegał aż tak gładko dla nich, no bo faktycznie widać było ich przewagę, no to w momencie, kiedy zaczęło coś się dziać w czwartek, to im zabrakło akurat tego lidera, który by pociągnął tą grę, tak? Więc... Dość kluczowe, jeszcze szukając przyczyny porażki czwartkowej, a wygranej środowej, no to jest to, co napisałem w podsumowaniu. Adrian Płotka, libero drużyny Speednetu, który w pierwszym meczu zagrał kapitalne spotkanie, w drugim z jakichś powodów po prostu był nieobecny na sali, no i dosyć mocno się to odbiło na drużynie Speednetu, zdecydowanie gorsze przyjęcie niż dzień wcześniej. No i suma innych zdarzeń spowodowała, że to EPO cieszyło się z wygrania spotkania 3-0. Nigdy nie jest tak, że jest jedna przyczyna, prawda? Zawsze ich jest wiele, więc tutaj no akurat się niekorzystnie złożyło. Okej, teraz chyba o tych spotkaniach powiesz najwięcej. Omida Team, Straż Pożarna Gdańsk. Jest to spotkanie czwartkowe, tak? Tak jest. Czwartkowe. Omida tego dnia rozegrała dwa spotkania. Ze Strażą Pożarną wygrała 3-0, 21-18, 21-17, 21-12. Mateusz Turmowski, atakujący drużyny Omida Team. 13 punktów MVP spotkania, 10 ataków, 3 asy serwisowe. Jak to widziałaś, Agnieszka? No tutaj... I proszę o chociaż namiastkę obiektywizmu. A oczywiście, przecież jesteśmy profesjonalistami. Więc jeśli chodzi o drużynę Straży, tak jak wspomniałam, no to faktycznie w tym pierwszym secie udało im się ugrać najwięcej punktów i gdzieś tam to skupienie u nich było. Omida też jest taką drużyną, która czasem dłużej się rozkręca. Tym bardziej, że do tego meczu też podeszli, wiadomo, jako faworyt, no jednak nie ukrywajmy tego, że Straż Pożarna jest drużyną, która zajmuje ostatnie miejsce, więc to nie było takie zagrożenie, taka też gra się z jednej strony tak, jak przeciwnik pozwala, ale z drugiej strony też... tak, jak przeciwnik wymaga. Dokładnie, tego mi brakowało, więc no tutaj to był taki mecz, gdzie faktycznie pozwolili sporo strażakom pograć. Mógłby to być wyższy wynik, ale jakby nie było takiej potrzeby, tak? Jakby też zarzucałeś troszeczkę, znaczy może to nie jest dobre słowo, ale wspominałeś o tym spokoju, który panował w Omidzie podczas tego meczu. No to mi się wydaje, że drużyna jednak gdzieś stara się kumulować te emocje w sobie na kolejne spotkania, na te spotkania, które będą tego faktycznie wymagały. A tutaj no strażacy niestety zauważyłam, że mają taki problem, że fajnie jest, idzie, a później nagle zepsuta zagrywka. Sami sobie gdzieś tam troszeczkę podkładają nogę. Gdyby im się udało utrzymać tę koncentrację powyżej tego jednego seta czy półtora seta, to myślę, że faktycznie mogliby tutaj fajnie w tabeli namieszać. No może to jeszcze nie jest ten moment, może to nie jest ta ekipa, tak jak mówisz, te problemy ze składem na pewno się muszą odbijać w jakiś sposób i wydaje mi się, że no tutaj nie mogło być w przypadku innego dyspozycji tych dwóch drużyn, którą widziałam tego dnia, no to jakby ten wynik nie był ani przez chwilę zagrożony. Jasne. Wartym odnotowania jest również fakt, że mieliśmy w tym sezonie w pierwszej lidze po raz pierwszy kobietę w składzie. Po stronie strażaków zagrała libero właśnie Natalia Grot. No
i zaprezentowała się całkiem fajnie. Trzeba tak, przyznać... tam właśnie w związku z obecnością Natalii było dużo śmiechu w drużynie Omidy, bo tam jak ktoś się polował gdzieś zagrywką, czy atak szedł po prostu w jej strefę, no to tam chłopacy sobie krzyczeli jedni do drugiego, że co z ciebie za dżentelmen. No ale wiadomo, że nie można omijać żadnego zawodnika. Jeśli dziewczyna decyduje się grać, no to teraz omijanie jej czy zasłanianie to jest robienie jej krzywdy tak naprawdę, no bo przecież po to wychodzi na boisko, żeby się tam zaprezentować, a nie żeby ktoś ją tam zasłonił czy coś. Także jasne. Fajnie w ogóle, że dziewczyny są, że się nie boją, że się decydują. Brawo za odwagę, bo niewiele pani dokładnie się zdecydowało na coś takiego. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Płynnie przechodzimy do kolejnego spotkania Omidy. Tak jak wspominałem, Omida rozegrała tego dnia dwa spotkania. Drugim było spotkanie przeciwko Bezblum Kraken Team. Rewanż. No i kto wie, jak potoczyłby się ten sezon. Nie wiadomo, czy ta pierwsza porażka z Krakenem nie będzie miała swoich konsekwencji w późniejszym czasie. Na pewno drużyna gdzieś tam ma to z tyłu głowy, że podeszła sobie właśnie troszeczkę zbyt luźno do tematu. Po tym dobrym meczu z Wolejem już tak koledzy uwierzyli, że na stojąco wygrałem spotkanie. Dokładnie, a się okazało jednak, że było inaczej, ale Bezblum się dużo gorzej zaprezentował, to też trzeba przyznać, w tym meczu czwartkowym niż w tym pierwszym, który grali z Omidą i no tak naprawdę tutaj... No też znaczy też trzeba wspomnieć dokładnie, że po stronie Krakena zabrakło Bartka Piepera oraz kogo tam zabrakło, zaraz zobaczymy. Z kolei u nas był Mateusz Szturmowski. Dokładnie, u was był Mateusz Szturmowski. Którego zabrakło na poprzednim meczu. A i Pawła Palacha nie było rozgrywającego, w związku z tym Wojtek Elminowski, który najczęściej występuje na pozycji libero. Rozegrał mecz na rozegraniu. No to jednak było widać, że to nie jest jego pozycja taka na co dzień, no bo faktycznie zdarzały się gdzieś te piłki przerzucone, czy koledzy mieli utrudniony atak. No to teraz jakby rozumiem, no bo się zastanawiałam właśnie, nie znam tak dobrze tej drużyny jeszcze i nie wiedziałam, że to jest osoba, która gra na innej pozycji. Aczkolwiek Wojtek grywał też jako rozgrywający, ale skoro nie jest pozycją. Skoro nie jest pierwszy, no to jakby no to nie był ich najmocniejszy skład, tak? No to jakby wszystko to tłumaczy. Zresztą, tak na dobrą sprawę, no który libero nie próbował swoich szans i swojej gry to się bardzo często zdarza, tak? To się bardzo często zdarza, że to są pozycje wymienne, no głównie to są też niżsi zawodnicy, prawda? Co ciekawe, w spotkaniu, trzeba to podkreślić, MVP tego spotkania został libero, jeśli tak jesteśmy przy pozycji libero, został libero drużyny Omida Team, Sebastian Miąsko. Bardzo dobre spotkanie z Sebastianem. Tak, zresztą to też tak w kategoriach może troszeczkę tego dwóch meczu można powiedzieć, że Sebastian się świetnie zaprezentował i naprawdę szacunek dla niego. Ja tutaj nie będę jak Maciej się śmiała z Sebastiana absolutnie, bo wiem, że oni są kolegami i tam sobie zawsze dogryzają i Maciej gdzieś tam te szpileczki wbija w każdym magazynie, ale Sebastian zasługuje naprawdę na to, żeby gdzieś podkreślić tą jego rolę w drużynie, bo on bardzo dużo na siebie bierze i tutaj ten tytuł jak najbardziej zasłużenie. Jasne. Jedziemy z kolejnym spotkaniem. Prototype Volleyball, Trójmiejska Strefa Szkód. Wynik zawodów 2-1 dla Prototype, 21-18, 21-13, 13-21. Michał Markiewicz, Markus, MVP tego spotkania, 11 punktów, 10 ataków, 1 blok. Jeśli jesteśmy przy Markusie, to dokończmy jego wątek. Bardzo dobry okres ostatnio. No, zaczęło się od tego meczu. Przegranego meczu z Omidą, którym zaprezentował naprawdę kapitalnie. Nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania. Zresztą chłopaki od was z drużyny podkreślali, że no,
naprawdę Michał zaprezentował się w tym meczu bardzo fajnie. My jakby też Markusa znamy, część z nas, bo gdzieś tam zdarzało nam się razem trenować właśnie tutaj w Oliwie. Też zresztą wszyscy gracze się praktycznie znają z jakichś turniejów i innych lig, ale no to, co zaprezentował, to zaskoczyło wszystkich. My wiemy, że on potrafi grać, ale naprawdę przeszedł samego siebie i widzę, że jest teraz na takiej fali dzięki temu meczowi chyba, że no teraz każdy kolejny mecz może tak wyglądać tak naprawdę. Jasne. Sam wynik zawodów z Trójmiejską, no nie ukrywajmy, był zaskoczeniem. Jak do tej pory drużyny w swojej historii rozegrały 6 setów i każdy z tych 6 setów kończył się wygraną Trójmiejskiej Strefy Szkód. I pytanie, czy nie uśpiło to troszeczkę zawodników Patryka Breszkuna, no ponieważ no, w szczególności w tych dwóch pierwszych, zresztą przegranych setach, co jest oczywiste, no, zaprezentowali się naprawdę średnio. Powiedziałbym to, że naprawdę nie wiem, czy to była kwestia tego, że zlekceważyli swoich rywali, czy kwestia kilku absencji, czy może kwestia tego, że w drużynie wystąpił nowy gracz, wystąpił na przyjęciu, no i być może gdzieś tam brak zgrania. Nie wiem, ciężko nam. Mi się wydaje, że wszystko po trochu, ale ja bym tutaj też wzięła pod uwagę jedną możliwość. No oni wiedzieli, że od tego meczu zależy wszystko. Mhm. I czasami jednak ta presja potrafi tak zdusić drużynę, że wiedzą, że muszą i wtedy nic nie wychodzi. Więc no myślę, że to jest składowa naprawdę wielu czynników, tak jak w tym poprzednim meczu, który omawialiśmy. No na pewno szkoda, tak? Myślę, że no już ten przegrany set, też o którym wspominaliśmy, że to, tak, że to był taki pierwszy moment, gdzie już zaczęło im to podium uciekać. No a teraz... No teoretycznie szanse jeszcze są. Nie zazdroszczę. Natomiast... No, ale będzie bardzo ciężko, na pewno ciężko. I to nie będzie zależało od nich. I to dokładnie, jest najgorsza sytuacja dokładnie dla drużyny, jaka może być, muszą, że patrzeć, trzeba patrzeć na dokładnie na kogoś innego. Innych drużyn. Coś jeszcze o tym spotkaniu, czy jedziemy dalej? Może fajnie, jeszcze powiemy dosyć taki pozytywny akurat wątek. W drużynie Prototype Volleyball wystąpił nowy gracz, Michał Kardasz, jako libero. Zaprezentował się bardzo dobrze. I Michała też znam. Także dobre przyjęcie, naprawdę. Dobre przyjęcie. No i zastanawiamy się, jak będzie to wyglądało w kolejnych spotkaniach. Wraca Artur Reut do drużyny, który jest nominalnym libero i zastanawiamy się, czy nie dojdzie tutaj do jakiejś zmiany, aczkolwiek trzeba zawsze przyznać, można że, grać na dwóch. Aczkolwiek trzeba przyznać, że Artur w tym sezonie prezentuje też naprawdę bardzo dobrą formę i na pewno nie jest wśród zawodników, którzy jak gdyby odstają, tak? A myślę, że raczej wśród tych, którzy ciągną drużynę ku górze. Tak, ja też zauważyłam po całej drużynie Prototype, szczególnie na początku sezonu, to o czym ty też pisałeś, że właśnie bardzo dużo obron i no to jest też duża zasługa libero w tym, tak, że faktycznie ta piłka nie dociera do parkietu i no myślę, że na pewno tam jakoś sobie chłopaki dojdą do porozumienia. Zawsze warto jest mieć tego zmiennika, bo to się przydaje właśnie w takich dokładnie sytuacjach. Jedziemy dalej. Wszystkie mecze mamy omówione w pierwszej lidze. Szybki rzut okiem na tabelę. Omida Team, pierwsze miejsce 20 punktów, 8 spotkań. Volley Gdańsk 7 spotkań, 16 punktów. Została narzucona spora presja jednak na Volley Gdańsk. Mają 4 punkty straty, jedno spotkanie oczywiście zaległe, natomiast no, oni muszą wygrać to spotkanie 3-0, umówmy się. No, ja myślę, że oni też nie dopuszczają innej możliwości. Też przez to, że gdzieś tam im pouciekały punkty, pouciekały sety, no to Omida ma dużo lepszy stosunek małych punktów. W tym momencie to może się okazać kluczowe, jeśli uda się gdzieś tam obu drużynom zachować te, te punkty, nie potracą już w kolejnych meczach, no to ten pojedynek bezpośredni, to ja współczuję naprawdę. Hala uniesie się do góry. Tak, ja mam nadzieję, że może będą już mogli być kibice, jeśli nie, to na pewno będzie transmisja. Chociażby z naszego meczu zawsze jest transmisja, więc to będzie coś, co warto będzie zobaczyć, myślę. To na pewno. EPO Projekt na trzecim miejscu, 14 punktów. Tak mówiliśmy, że te podium uciekło Trójmiejskiej Strefie Szkód, aczkolwiek mają tylko 4 punkty straty do EPO i jeden mecz zaległy, czyli jest to status
status pomiędzy drużynami Omidy z Wolej. Także nic jeszcze straconego. Pogłoski o śmierci trójmiejskiej strefy szkód są mocno... Wycofujemy. No jeszcze Spitek może dużo namieszać, myślę. Zobaczymy. Teraz będzie mecz, rewanż z Wolejem Gdańsk. Będzie to na pewno ciekawe spotkanie po tym, co oglądaliśmy niespełna dwa tygodnie temu, prawda? No, by tylko składy były podobne, to na pewno będzie kawał widowiska. Statystyki pierwszej ligi. Wojciech Ingielewicz wkracza, wynik trzypunktowy. Wkracza do, może nie grupy, no bo tylko jedna osoba, ale wkracza do, jakby to powiedzieć, Agnieszka, pomóż mi. No to już jest wyższy poziom. Wkracza na wyższy poziom, osiąga 101 punktów i ma ogromną przewagę nad drugim Łukaszem Wiktorko, który ma tych punktów 77. Mateusz Szturmowski, również Omida Team 75. Wewnętrzna rywalizacja pomiędzy dwoma graczami. Tak, tylko Mateusz zagrał mniej spotkań. Z Omidy. Nie psuj tutaj... koledze Łukaszowi. Nie, no Łukasz jest wspaniały, wiadomo, tylko okay. Musimy mówić prawdę do końca. Ataki Wojciech Ingielewicz 83, Łukasz Wiktorko 59, Mateusz Szturmowski 59. Bloki Grzegorz Gnatek 20, Speednet, Karol Gawrewicz 15, Omida, Konrad, przepraszam, bo już patrzyłem na Karola Grajewskiego, który ma tych bloków 14. Jeśli... No właśnie Karol musi gonić, jeśli chce powtórzyć swój wynik z zeszłego sezonu. Tak, aczkolwiek on był nieobecny w którymś spotkaniu. Tak, tak. Także, było oko, bo miał problem z barkiem. Dokładnie. Asy serwisowe. Łukasz Wiktorko, który nam się tutaj przewija we wszystkich statystykach, praktycznie 15. Cezary Labuda 11. Roman Grzelak, Omida 11. Czy też rywalizacja? Też rywalizacja. Jedziemy z drugą ligą i tutaj dzieje się ostatnio bardzo dużo. Myślę, że na chwilę obecną druga liga jest tą, którym dzieje się najwięcej i jest najciekawsza. Jest najbardziej wyrównana. No tak, ta czołówka tabeli to sześć drużyn. Tam jest walka o każdy punkt. Nie tylko ten duży punkt, ale też ten mały, bo wszystko może decydować na koniec. Pierwsze spotkanie, o którym porozmawiamy, to Avocado kontra Oliwa Team. No jesteśmy teraz w Oliwie, pogoda nie za ciekawa, grzmi. Czy to jakiś znak, czy to symbol, że nad Oliwą Team również te grzmoty można w ostatnim czasie zobaczyć? Drużyna wypadła spoza grupy mistrzowskiej, obecnie znajduje się na 6. miejscu. Przegrywa spotkanie prestiżowe z drużyną Avocado 2-1, 14-21, pierwszego seta wygrali, natomiast kolejnym przegrali do 13 i po grze na przewagi do 20. No z tymi chmurami, które się zbierają nad Oliwą, to jest troszeczkę prawda, ale mam nadzieję, że już po tym ostatnim meczu będzie trochę lepiej. Rozmawialiśmy z kolegami z drużyny i doszliśmy do takiego wniosku, że te mecze niestety są przegrywane w głowie już po pierwszym secie, bo pierwszy set idzie świetnie, niestety później dzieje się to, co się dzieje, to, co widzimy i faktycznie to jest podobnie jak z tym przykładem Straży Pożarnej, że tej koncentracji wystarcza tylko na jakiś czas. I tak naprawdę też nie wiemy, skąd to się bierze i jak to się dzieje. No, Avocado też zagrało bardzo dobrze, więc to był ogólnie fajny mecz też do oglądania. To było fajne widowisko. No, oni byli lepsi, tak? No, tutaj. Marcin Makurat, atakujący drużynę Avocado, MVP spotkania, 12 punktów, 10 ataków i 2 asy serwisowe. Ciężko wam było go zatrzymać. Bardzo ciężko. No, widać, że to jest taki zawodnik, który nie gra od wczoraj, tak? I, i wzrost, i umiejętności, to wszystko gdzieś tam decyduje. No, widać po nim, chyba mimo młodego wieku, tak mi się wydaje. Na pewno jest młodszy od nas. No na pewno, wszyscy są młodsi. Ale widać po nim też już doświadczenie, tak? Bo jak trzeba było obić blok, gdzieś ta piłka była, powiedzmy, niedokładna, no to nie walił przed siebie, tak? Na oś gdzieś tam z zamkniętymi oczami, tylko faktycznie widać po chłopaku, że myśli o tym, co robi i no, za parę lat to już w ogóle może być klasowy zawodnik. Jasne, być może
za parę miesięcy będzie to już zawodnik pierwszej ligi, bo Avocado póki co wygrywa wszystkie spotkania. Dokładnie. Na chwilę obecną miałem tych spotkań rozegranych 6. Zostały im 3 spotkania, które rozegrają wszystkie w przyszłym tygodniu. No i jak do tej pory nie zaznali smaku porażki, choć w spotkaniu z Oliwą było naprawdę do tego blisko. Letni Gdańsk, Team Spontan. Wynik zawodów 3-0. 21-16, 21-16, 21-10. 3-0. Maciej Grabowski, 15 punktów MVP tego spotkania, 14 ataków, 1 blok. Co można o tym powiedzieć? Pamiętam akcję Ice Bucket Challenge, w którym ludzie wylewali sobie wiadro czy kubeł wody lodowatej na głowę i myślę, że ten kubeł został wylany w spotkaniu prosto na karki zawodników Team Spontan. Tam w tym meczu ogólnie bardzo dużo się działo, naprawdę, i to głównie pod kątem emocji. Mhm. I taki, ja akurat też miałam możliwość oglądać ten mecz. Doszło do takiego bardzo dużego kontrastu pomiędzy dwiema drużynami, ponieważ Letni praktycznie tych emocji nie okazywał, a Spontan jakby, nie wiem, czy ta siła spokoju Letniego ich wybiła z rytmu, ale faktycznie zaczęli się denerwować i oni już mieli, że tak powiem, te emocje na trochę wyższym poziomie. Letni po prostu grał swoje. Po drugiej stronie siatki było gorąco. Oni już nie musieli na przykład dokładać do tego, żeby gdzieś tam te emocje podkręcić, bo widać było, że przeciwnik po prostu jest zdenerwowany tym, w jaki sposób ten mecz przebiega. To, co na pewno było fajne u Letników, to był fakt, że oni praktycznie z każdej piłki byli w stanie zaatakować. Mhm. A tutaj Spontan miał troszeczkę większe problemy z tym atakiem. No to się wszystko oczywiście zaczyna od przyjęcia. No ale już nawet jak to przyjęcie było, to gdzieś tam nie było tego kończącego ataku, a Letni nawet jeśli miał kiwać czy plasować, no to im wychodziło po prostu tego dnia świetnie. Maciej, którego też znam tutaj z hali w Oliwie, który grał... Mówimy o Macieju Grabowskim i Macieju Kocie. Tak, o Macieju Grabowskim, który do tej pory mogliśmy go oglądać na rozegraniu. No, pokazał właśnie to, co ja już wiedziałam, że potrafi bardzo dobrze atakować i no, ma tę umiejętność opanowaną. Mhm. Tak mogę pozakulisowo zdradzić, że Maciejowi składałam propozycję, żeby grał w Oliwie swego czasu, no ale z racji tego, że u nich się powoływała drużyna w firmie, to on po prostu już obiecał komuś innemu. Także nie wiadomo, jakby to było, może Maciej by grał u nas. No to fajna historia. Okej, okay, no nie grillujemy tutaj dłużej Spontana, doceniamy. Każda drużyna Letniego ma taki dzień. Jedziemy prostu z kolejnym spotkaniem. A tym będzie mecz pomiędzy Axis a DNVGL Smash. Wynik zawodów 0-3, 18-21, 17-21, 14-21. MVP tego spotkania Mateusz Wiśniewski, środkowy drużyny DNV. 10 punktów, 6 ataków, 3 bloki. Jeden as serwisowy, te bloki absolutnie nikogo nie dziwią. Mateusz jest to gracz, który liczy ponad 200 cm wzrostu. No i na tym środku stanowi niekiedy ogromny problem dla ciężko się przebić przez taką ścianę. Wiesz jak to jest też aspekt psychologiczny, tak? Widzą takiego wieżowca. Zresztą to samo było w meczu, który przed chwilą omawialiśmy. Akurat Letnik Gdańsk ma na środku dwóch zawodników, którzy liczą ponad 200 cm wzrostu. Bardzo wysocy. To jest aspekt psychologiczny, tutaj dochodzi. Ciężko się atakuje, gdy widzi się takich... Oni nawet nie muszą za wysoko graczy podskakiwać, dokładnie, żeby postraszyć blokiem. Dokładnie. Drużyna DNV zaskoczyła, wygrała spotkanie 3-0. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Myślałem, że będzie to bardziej wyrównane spotkanie. No ale chwała im za to. Ale oni już od pewnego czasu mają takie przebłyski gdzieś z tymi dużo lepszymi, powiedzmy, czy może nie dużo lepszymi, ale dużo wyżej notowanymi w tabeli rywalami. Mi się udawało urywać te punkty, więc ta forma tak powoli, ale ona przychodziła. Zresztą też się wzmocnili ostatnio, więc no, szkoda, że tak późno, bo gdyby to na było wcześniej, no to mógłby... Do grupy drużyn 6, które walczą. To już by się biło 7. Biłoby się 7. Choć dojdzie do ciekawej sytuacji, DNV gra mecz przeciwko Team Spontan. Jeśli wygra to spotkanie 3-0, no to kto wie, jak się potoczą dalsze losy całej ligi. Zobaczymy. Na pewno będzie ciekawie.
Okej, jedziemy dalej. Troszeczkę musimy przyspieszyć. Nie wiem, czy widzicie to w kamerze, robi się ciemno. Jesteśmy po środku parku. Do tego pogoda jest fatalna i jest godzina 20 ileś tam, nie wiem. Okej, jedziemy dalej. Letni Gdańsk zmieszani 21-16, 12-21, 17-21. No i cóż, można powiedzieć o tym spotkaniu. Jedno ze słabszych spotkań letniego, to o czym przed chwilą powiedziałaś, zdarza się mecz, to zresztą o czym rozmawialiśmy w kontekście Speednetu i Epo Projekt. Jednego dnia zdarza się mecz, gdzie wychodzi wszystko, natomiast dwa dni później wychodzi się na parkiet i wychodzi mało. No niestety są takie dni. No faktycznie też fajnie, że zmieszani po przegraniu tego pierwszego seta gdzieś tam no sobie podejrzewam porozmawiali w przerwie między setami i zaczęli już zupełnie inaczej grać z tego co widać. No ale Tni też gdzieś tam w tych poprzednich meczach mieli jakieś takie przystoje, tak? Tylko zwykle udało im się jakąś taką przewagę zrobić, gdzie to było już nie do odrobienia, albo jednak ta koncentracja przyszła. No tutaj się nie udało, zmieszani, umówmy się, są bardzo doświadczoną drużyną, która już nie jeden mecz rozegrała razem i oni już byli w wielu takich sytuacjach, dokładnie, że już po prostu potrafią sobie z tym radzić. No to już jest taka marka, tak jak wolej. Wolej też jest mocny w końcówkach. MVP tego spotkania Jacek Kujałowicz, 12 punktów. Mieli troszeczkę problemów z zablokowaniem tego zawodnika. No, dochodził tutaj aspekt tego, że jest to leworęczny gracz, a jak wiadomo jest to pewne utrudnienie dla przeciwników. Tak samo jak Karol Maśl, chociażby no, najlepsza lewa ręka w lidze, którego ostatnio co prawda bardzo rzadko widujemy, aczkolwiek zawsze. Jeśli chodzi o zmieszanych, to w spotkaniu przeciwko letniemu Gdańskowi postawili na jedną rozgrywającą. Zazwyczaj oni grają na dwóch rozgrywających, natomiast w tym spotkaniu troszeczkę przemeblowali swoją taktykę, zagrali Edyta Woźny, zagrała jako rozgrywająca, co przyniosło skutek i drużyna wygrywa spotkanie prestiżowe 2-1. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Team Spontan, Oliwa Team, nie mówiliśmy o tym spotkaniu? Nie. Nie mówiliśmy. Wynik zawodów 2-1, 16-21, 21-14, 21-17. Kuba Kozłowski, 9 punktów, MVP tego spotkania. Może ja zacznę, bo na pewno masz jakieś przemyślenia. Widziałaś ten mecz, zresztą siedziałaś na protokole na tym meczu, prawda? Tak jest. No cóż, Spontan zaprezentował zdecydowanie lepszą formę niż w meczu przeciwko letnikom. Troszeczkę zmieniła się taktyka drużyny, ponieważ na ataku dotychczas grał Maciej Kot, natomiast wrócił on na swoją nominalną pozycję, czyli na przyjęcie. W pierwszym secie w ataku grał Kuba Kozłowski, nominalny przyjmujący. Później w trakcie samego meczu Karol Sękielewski wszedł na atak. I wtedy na przyjęciu widzieliśmy Maćka i tam się dużo tam działo. Dużo naprawdę spontanicznych kilka decyzji zostało podjętych przed meczem albo w samym trakcie. No i jak widać przyniosło to skutek. Dość sprytnie zawodnicy Spontana obijali blok. Maciej Kot też kilka razy po prostu outbloki robił na przeciwnikach. No i wygrała drużyna lepsza, trzeba to powiedzieć wprost. No tak, no na pewno. Jakby widzimy to po wyniku, że to nie był też kolejny raz dzień Oliwy. No i tak jak mówię, no fajnie pierwszy set wygrany i później przychodzi jakieś takie rozprężenie, bo się wydaje, że już będzie łatwo, że już będzie z górki. A to niestety tak nie jest, dlatego że Spontan fajnie się zebrał, zaczął naprawdę, widać było, że no nie spodobało mi się to, że ten pierwszy set przegrali. No i postanowili pokazać, tak, co potrafią zagrać. No i po tym meczu Oliwa wypadła poza grupę mistrzowską, poza miejsce, które daje tak naprawdę grupę mistrzowską, ponieważ oczywiście na tę grupę jeszcze mają szansę. Jedziemy dalej. Studenci kontra DNVGL Smash, wynik zawodów 0-3.
Tadeusz Paszkowski, 11 punktów MVP tego spotkania, 10 ataków, 1 as serwisowy. Włączyła nam się w międzyczasie lampka, będzie może troszeczkę jaśniej. Aczkolwiek będziemy się świecić, a to też nie jest zbyt dobre. Trudno. Okej. Co można powiedzieć o tym spotkaniu? Wygrała drużyna lepsza, wygrała drużyna bardziej doświadczona. No, baliśmy się, że drużyna studentów wpadnie w pewien kryzys. Kryzys nie tyle sportowy, co psychiczny, no bo przegrać piąte spotkanie z rzędu w stosunku 3-0 no, na pewno nie jest łatwym. Nie jest to ciekawa sytuacja dla drużyny. Aczkolwiek po graczach akurat tej drużyny widać tę radość z każdego zdobywanego małego punktu. Nie ma tam absolutnie żadnych nerwów. Troszeczkę jej sytuacja przypomina sytuację trzecioligowego Speednetu 2. Że gracze potrafią się po prostu bawić, tak, cieszyć to jest z każdego małego punktu. To jest wzór dla innych drużyn Speednet 2. To prawda. Okej. DNV wygrało kolejne spotkanie w tym tygodniu 3-0. W związku z tym podreperowali swój dorobek punktowy. Przed tym tygodniem mieli 5 punktów. Po tym tygodniu mają 11 punktów. Także jest to na pewno bardzo dobry tydzień w ich wykonaniu. Ta burza i te grzmoty nadal dosyć mocno słyszalni, aczkolwiek nie widzę już kolejnego meczu Oliwy, który mielibyśmy omawiać. Nie. Także prognostyk, burza chyba nad mentalem, bo teraz omawiamy spotkanie Mental Block ze zmieszanymi, wynik zawodów 0-3, 14-21, 10-21, 8-21. Zmieszani również rozegrali tego dnia dwa spotkania. Pierwsze było właśnie z Letnim Gdańskiem 2-1. Spotkanie z Mentalem było tym drugim, w którym grali 3-0. Z tego, co zdążyłem się zorientować planem drużyny na ten dzień, było zdobycie 4 punktów minimum. Zdobyli tych punktów 5, w związku z tym można z całą dozą odpowiedzialności powiedzieć, że drużyna jest na pewno zadowolona z takiego obrotu sprawy, jakby tego było mało. Wskoczyli oni bodajże na drugie miejsce, albo pierwsze nawet po tym spotkaniu w tabeli. Zaraz w tym momencie nie pamiętam, ale na pewno dojdziemy do... Tak, wskoczyli na pierwsze miejsce, aczkolwiek Avocado ma jedno spotkanie rozegrane mniej, a w związku z tym nie ma co tutaj się za bardzo podniecać. No ale zawsze jest to góra tabeli, więc... Jasne. Oczko bliżej, dwa oczka bliżej. Okej, kolejne spotkanie, bo myślę, że o tamtym to nie ma za dużo co tutaj rozmawiać. Wygrała drużyna po prostu lepsza, tak? Axis grało spotkanie z Invictą 0-3, 11-21, 13-21, 18-21. MVP tego spotkania Radosław Konieczny, 18 punktów atakujący. No po prostu ten facet bombarduje z przeciwników, atakuje nad blokiem bardzo często. No jest po prostu nie do zatrzymania. Jeszcze nie miałam okazji oglądać Radosława, bo mecz, który widziałam Invicty, to był mecz wcześniejszy, gdzie jeszcze on nie występował, ale już bardzo dużo słyszałam na temat tego zawodnika, bardzo dużo pochwał i myślę, że widać po jego wynikach. Uważam, że jest to najlepszy zawodnik drugiej lidze. Też szkoda, że nie był w drużynie od początku sezonu, prawda? Bo tam dokładnie. Też różne mecze były. Aby Invicta wskoczyła do grupy mistrzowskiej, to spotkanie po prostu musiała wygrać. No i tutaj niespodzianki nie było. Miała być wygrana 3-0, była wygrana 3-0. No i w ogóle bardzo ciekawy terminarz dla Invicty. Tak ten terminarz został skonstruowany, że ostatnie 3 mecze mieli do rozegrania z drużyną z miejsc 8, 9, 10. Mecze z 9 i 10 drużyną dopiero przed nimi, aczkolwiek można powiedzieć, że już nawet ponad jedna noga jest już w tej grupie mistrzowskiej. No przy takich rywalach tutaj sensacja, gdyby... no nie powinno im się, nie powinna im się ta noga powinąć. Okej. Myślałem, że coś tak się zapowietrzyłaś troszeczkę, myślałem, że chcesz kontynuować, ale jedziemy dalej. Mental Block studenci. Wynik zawodów 0-3, 9-21, 12-21, 16-21. Mam troszeczkę żal do siebie, ponieważ w podsumowaniu tego meczu napisałem, że grała tylko jedna drużyna, a tak naprawdę grały dwie drużyny i Mental miał momenty, w którym wyglądał naprawdę nieźle.
a z tego mojego opisu wynikało, jakby tylko studenci dojechali na to spotkanie. Nie było to dosyć precyzyjne, aczkolwiek trzeba przyznać, że no byli po prostu drużyną dużo, dużo lepszą w tym spotkaniu. Może już po prostu tak, sesja się kończy, studenci zaczęli odżywać i to jest właśnie ten moment, w którym zaczną punktować i mam nadzieję, że tych punktów będzie coraz więcej, no bo to na pewno się przyda drużynie. Po ostatnim meczu drużyna, która tak naprawdę w 6 spotkaniach nie zdobyła ani jednego punktu, albo w 5, nie pamiętam, wskoczyła po tym spotkaniu na przedostatnie miejsce w tabeli, właśnie wyprzedzając swojego rywala Mental Block, który, no nie oszukujmy się, ma obecnie swoje problemy, którego gra nie wygląda tak dobrze, jak wskazywałby na to ich potencjał. W zeszłym sezonie chyba się lepiej. W zeszłym sezonie prezentowali się dużo, dużo lepiej. W związku z tym czekamy, aż mentaliści wrócą do gry. Choć terminarz najłatwiejszy nie jest, bo właśnie kolejne spotkanie grają z Invictą. No to tutaj o przełamanie tej złej pasy będzie trudno. No to delikatnie, bardzo trudno. Delikatnie mówiąc, bardzo trudno. Nie wiem, czy to słyszycie, znowu grzmoty. Ja widziałam też. Tabela zmieszani. Pierwsze miejsce 16 punktów, Awokado drugie miejsce 14 punktów, jeden mecz mniej i Letni Gdańsk trzecie miejsce 14 punktów, aczkolwiek w drugiej lidze powiemy, jak wygląda ta sytuacja sześciu drużyn. Invicta czwarte miejsce 13 punktów, Team Spontan piąte miejsce 12 punktów, Oliwa szóste miejsce 12 punktów, DNVGL Smash siódme miejsce, 11 punktów. Także tu jeszcze wszystko się może wydarzyć tak naprawdę. Kolejny tydzień będzie decydujący, ponieważ w kolejnym tygodniu zakończą się wszystkie spotkania w grupie zasadniczej w drugiej lidze. Jedziemy z trzecią ligą. Przepraszam, najpierw jeszcze statystyki. Jeśli chodzi o punkty, sytuacja jest tutaj zdecydowanie bardziej wyrównana, aniżeli mamy tę sytuację w pierwszej lidze. Na prowadzeniu Tomasz Kowalewski, Oliwa Team, 62 punkty. Patryk Okulewicz, Awokado, 61. Drugie miejsce Maciej Kot, trzecie miejsce, 59 punktów. Jeśli chodzi o ataki, 57 Tomasz Kowalewski, Patryk Okulewicz, 47. Marcin Makurat, Awokado, 45. Jeśli chodzi o bloki, Wieżowiec z Letniego Gdańska, Maciej Jakubowski 18, Przemysław Motyka Awokado 17, Mateusz Wiśniewski DNVGL Smash 15. Jedziemy z trzecią ligą. Nie wiem, tu zaraz coś złego się wydarzy, bo włosy ci potargało i trzeba przyspieszyć, bo zaraz będzie nieciekawie. A do samochodu mamy kawałek. Okej, trzecia liga wirtualna Polska, Port Gdański, wynik zawodów 0-3, 16-21, 17-21, 10-21. MVP tego spotkania niezawodny Piotr Baj, który jest liderem klasyfikacji wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów. Bardzo dobre spotkanie. Po raz kolejny portowcy tego dnia rozegrali 2 spotkania. Oba wygrali 6 punktów. Awans tabeli, dołączenie do grupy, która będzie walczyła o podział na podium. Co ciekawe, portowcy na chwilę obecną tracą już tylko 1 punkt do drużyny Decathlon, co jeszcze do niedawna wydawało się mrzonką. Port jest też bardzo doświadczoną drużyną i nawet jeśli tam zdarzyło im się przespać ten początek sezonu, no to nie jest taka drużyna, wydaje mi się, która po prostu spała do końca. Oni się musieli w końcu obudzić i... Myślałem, że będziesz kontynuować ten mój przyspieszony monolog, a ty jak zwykle stonowałaś, uspokoiłaś atmosferę. No ale nie wiem, czy ta atmosfera może być taka spokojna w kontekście Portu Gdańskiego, bo drużyna wygląda w ostatnim czasie naprawdę, naprawdę solidnie. Nie przypominam sobie drugiego dnia w historii naszych rozgrywek, w którym portowcy by wygrali 2 spotkania jednego dnia, a jest to drużyna, która najczęściej właśnie te 2 spotkania jednego dnia rozgrywa. Ostatnio dostałem SMS-a od kapitana drużyny, że proszą, aby kolejne spotkania również ustalać właśnie 2 jednego dnia. Może doszło do takiego przełamania i teraz już... Wszystkie będą zwycięskie, kto wie. Patrząc historycznie na rywalizację obu drużyn, można było dostrzec i można było wysnuć wnioski, że będzie to spotkanie wyrównane, ponieważ w pierwszym sezonie było 2-1 dla wirtualnej, w drugim sezonie było 2-1 dla Portu.
można było oczekiwać, że będzie 2-1 tym razem, nie wiem dla kogo, aczkolwiek, że ale będzie na to pewno bardziej spotkanie, tak? Aczkolwiek w tym przypadku było zupełnie inaczej i Port wygrał zdecydowanie, wygrał zasłużenie, co powoduje, że jedziemy z podsumowaniem kolejnego spotkania, którym było spotkanie DCT Gdańsk All Six by Decathlon. Wynik zawodów 1-2. 22-20, 13-21, 6-21. No i to jest jak gdyby pokłosie sytuacji, którą mamy obecnie w tabeli, gdzie Decathlon ma już tylko jeden punkt przewagi. No sorry, ale takie spotkania muszą wygrywać w stosunku 3-0. Na pierwszego seta drużyna Rafała Liszewskiego wyszła nieskoncentrowana. No i zabrakło tego czegoś. Może na też tego kogoś. Całego, na przestrzeni całego, być może, na przestrzeni całego meczu byli drużyną, umówmy się, naprawdę lepszą. No tak, ale ostatnio ci czołowi zawodnicy nie występują w drużynie, prawda? Więc no to, znaczy też czołowi, no jakby pozostali zawodnicy też reprezentują wysoki poziom, ale w momencie, kiedy mamy kogoś w zanadrzu, kto faktycznie potrafi odmienić mecz i zrobić różnicę, no to jeśli na ważnych meczach, które trzeba wygrać 3-0, tej osoby brakuje, no to takie są później konsekwencje niestety. Przed meczem miałem okazję porozmawiać z Darią Kwiatkowską, rozgrywającą drużynę All Six by Decathlon, która powiedziała jeszcze przed meczem, jak gdyby proroczo, że ten pierwszy set w ich wykonaniu zawsze jest jak gdyby taki rozgrzewkowy i często jest tak, że bywa gorszy po prostu w związku z tym. No i jak widać miała rację, z pierwszego seta drużyna przegrała. Piotr Kochanowski. Ale też trzeba, przepraszam, że ci przerwę, trzeba przyznać, że DCT potrafi też walczyć z tymi dużo mocniejszymi ekipami, więc to jakby nie jest jakimś zaskoczeniem. Nie jest, aczkolwiek myślałem, że drużyna, która aspiruje jak gdyby do mistrzostwa trzeciej ligi, no spotkanie przeciwko szóstej bądź siódmej sile ligi jednak powinna. No powinna, ale nie zawsze jest tak pięknie. Dobrze, zawsze jako adwokat mogę ciebie poprosić o zdanie. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Twój ulubiony Speednet 2, jeśli chodzi o atmosferę. Tak jest. Grał przeciwko właśnie Portowcom tego samego dnia, tuż po spotkaniu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli Portu z Wirtualną Polską. Wynik zawodu 0-3, 9-21, 10-21, 15-21. Piotr Baj, MVP tego spotkania. Standardowo. No i Speednet wcielił się w rolę piekarnika, który rozgrzewał się z minuty na minutę, aż w końcu no była to, można powiedzieć, gotowa drużyna do tego, aby rywalizować jak równy z równym z każdą z drużyn trzecioligowej. Taki właśnie Speednet byśmy chcieli oglądać co mecz. Aczkolwiek w ostatnim czasie, mimo tej super atmosfery, o której kilkukrotnie wspominałaś, mówiłaś, że zawodnicy byli zgaszeni troszeczkę. Tak, to jeszcze dojdziemy do tego meczu. To nie w tym meczu, tak? To jeszcze nie w tym meczu. Okay. No to powiedz coś o tym w takim razie. A tego nie widziałam. Okej, dobra. Sportem nie, oni grali z DCT, jeśli dobrze kojarzę, i tam faktycznie, ale to dojdziemy. Chwileczkę do tego dojdziemy. Tak jak rozmawialiśmy, Portowcy 6 punktów, wykonany plan w 100%. No i super, w ogóle bardzo ciekawą nową postacią w drużynie jest Karol Polanowski, który tego dnia zdobył 12 punktów, znaczy tego dnia, podczas tego meczu, bo w poprzednim spotkaniu też koło dwucyfrowej liczby się zakręcił. Bardzo duże wzmocnienie drużyny. Już nie jest tak, że ataki najczęściej, znaczy rozegranie idzie najczęściej na Piotrka, tylko został on zdecydowanie odciążony i teraz no, mają większe pole manewru. Dokładnie, no to nie jest zbyt korzystna sytuacja, jeśli się gra tylko jednym zawodnikiem, no bo tutaj czy blokiem później zatrzymać, że no, jednak trzeba korzystać z większej ilości opcji. Jasne. Kolejne spotkanie, czyli Amigos, Ranch Soft, Volley Team? Tak, można chyba to Volleyball tak. Team, chyba oni mają team. Rozszerzenie. Okej, okay. Wynik zawodów 0-3, 9-21, 16-21, 13-21. MVP tego spotkania... Masz jakiś problem? Ja siedzę za daleko. Myślę, że będzie...
prostu kolega Anton. Kolega Anton. Anton. I za mały masz, za małą czcionkę. Sorry, ale nasi stranieri mają w niektórych przypadkach tak... Kolega z numerem 5. Takie nazwiska, że ciężko nam je wymówić, a nie chcemy też czegoś przekręcić. Mógłbym tutaj się siłować, mógłbym próbować, ale prawdopodobnie bym się po prostu skompromitował, czego chcę uniknąć, bo zrobiłem to już tyle razy, że czekałam, jest zdecydowanie, zdecydowanie zbyt dużo. Co można powiedzieć o samym spotkaniu? Ranch no po prostu był drużyną zdecydowanie lepszą. Wygrał jak na faworyta przystało 3-0. Drużyna tak naprawdę wchodząc do sali wiedziała już jaki był wynik zawodów pomiędzy All Six by Decathlon a DCT Gdańsk. Wiedzieli, że drużyna Rafała Liszewskiego straciła jeden punkt. No i po prostu tę sytuację musieli wykorzystać, bowiem do tego momentu mieli tyle samo punktów. Nadarzyła się okazja i ustrzelili drużynę Grzegorza Walukiewicza, czyli Amigos, w stosunku 3-0. Bardzo dobre spotkanie. Rozegrali tak naprawdę wszyscy zawodnicy. Podział punktów rozkładał się bardzo równomiernie. Trzeba też powiedzieć, że drużyna ma bodajże 14 albo 15 zawodników. No i ta rotacja w składzie jest dosyć duża. Nawet jeśli ktoś nie czuje się danego dnia na siłach, no to może zastąpić go kolega. Drużyna przychodzi w 10 zawodników zazwyczaj na mecz. Także momentalnie decyzje podejmowane są przez kapitana drużyny. No i dochodzi do rotacji w składzie, jeśli są takie potrzebne. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem, o którym na pewno nam troszeczkę opowiesz. Speednet 2, DCT Gdańsk, wynik zawodów 0-3, 11-21, 17-21, 18-21. Znowu kasus z piekarnika rozgrzewającego się w drużynie. Tak, właśnie się rozkręcają z seta na set. No to było takie pierwsze spotkanie, gdzie nie było tak dużej radości Speednetu dwójki, jaką zwykle możemy u nich zaobserwować, że nawet kiedy są te sety, nie wiem, do 9, to każdy z tych 9 punktów jest celebrowany jak cały set. Tak, i jakby no gdzieś tego faktycznie zabrakło i trenerzy, którzy zwykle są też w tej drużynie bardzo dużym wsparciem i też motywacyjnym, no bo oni zachęcają bardzo zawodników, żeby z nich wykrzesać jeszcze więcej i więcej tych emocji, no to oni też jakby byli troszeczkę bardziej stonowani. Ja się też zastanawiam, bo to był ten dzień, kiedy po tym meczu grał chyba Speednet 1, jeśli dobrze kojarzę. Może tak dozowali po prostu te emocje, żeby, czy popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak mi się wydaje. Dzisiaj jest tak, grali, ponieważ z EPO. Grali z EPO, dokładnie. Tak, więc pierwszy może, mecz, który wygrali. Tak, więc może to gdzieś tam faktycznie postanowili, nie wiem, mniejszy nacisk położyć trenerzy na podgrzewanie tej atmosfery w Speednecie dwójce, ale no na pewno nie taki Speednet chcemy oglądać, nie do takiego się przyzwyczailiśmy i ta drużyna, no to jest jej taka, to jest już marka, tak, że oni są... Mimo braku wyników, widać, że oni się cieszą grą, że to jest ogromna radość i po prostu robią to, co lubią. Panowie, naprawdę apeluję, żeby ten... wróćcie do tak, żeby te emocje wróciły. Może to był po prostu gorszy dzień, bo też były bardzo fajne akcje, ale one nie były aż w takim stopniu celebrowane, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jeśli chodzi o wynik poszczególnych setów, no to można powiedzieć o spotkaniu w kontekście jednego z lepszych spotkań tak naprawdę w lidze w tym sezonie. No właśnie o to chodzi, że tam dużo wychodziło. 18 punktów w jednym secie, w drugim 17, no to jest naprawdę wynik. Może to była taka strategia, żeby się mniej skupić na emocjach? No to już co sądzisz? Być może było tak, jak mówisz, ale przejdźmy do drużyny DCT. Piotr Kochanowski, MVP tego spotkania, 13 punktów. 11 ataków, 2 asy serwisowe, no i to jest marka. Piotrek jest marką w tej lidze. Jest to zawodnik, który znajduje się w top bodajże 5, nawet chyba najlepiej punktujący gracz ligi, albo top 10 na pewno. A to też widać u niego po umiejętnościach, bo oni co prawda grają na dwóch rozgrywających, ale z tego, co zauważyłam, to i tam były ataki środkiem, i były ze skrzydła, więc Piotr jest naprawdę takim zawodnikiem wszechstronnym, że na co się umówią, to tak naprawdę jest w stanie z
każdej piłki gdzieś tam zaatakować i no widać to doświadczenie boiskowe. Nie wiem, czy jestem upoważniony do tego, co za chwilę powiem, najwyżej dostanę troszeczkę okrzan. Natomiast ostatnio miałem okazję korespondować SMS-owo właśnie z Piotrem. No i tak próbowałem go troszeczkę pociągnąć i podpytać, jak to wygląda w jego wypadku, gdzie on trenował, gdzie grał, no bo widać jednak, że umiejętności ma dosyć spore. Piotr powiedział, że będąc lata temu na studiach, był w drużynie akademickiej, która jeździła nawet na Mistrzostwa Polski. Rywalizowali między innymi, to jest podobny rocznik co Paweł Zagumny, także mówi, że miał okazję nawet przeciwko niemu kiedyś wystąpić. Bardzo, bardzo fajna i ciekawa historia, o której nie wiedzieliśmy. Być może uda nam się któregoś razu Piotra namówić na wywiad. Okej, jedziemy z kolejnym spotkaniem. Kraftwena, czyli Amigos. Wynik zawodów 2-1, 16-21, 22-20, 21-11. Daniel Kaniecki, MVP tego spotkania, 11 punktów, 10 ataków, 11 serwisowy. No i powiem szczerze, że praktycznie bardzo blisko brakowało do tego, abym się zbłaźnił, ponieważ, tak, czytałam, ponieważ w zapowiedzi ten tekst przedmeczowej napisałem, że nie trzeba mieć jakichś tam nie wiadomo jakich papierów, jakich umiejętności, jakich studiów, żeby przewidzieć, kto jest faworytem tego spotkania. A to nie było takie oczywiste. A tymczasem nie było to absolutnie oczywiste. Drużyna Grzegorza Walukiewicza, czyli Amigos, wyszła na pierwszego seta i wygrała go do 16. No i powiem szczerze, że wyglądali naprawdę bardzo imponująco i zastanawiałem się, czy są w stanie wygrać to spotkanie. A było ku temu naprawdę blisko, bowiem drugiego seta przegrali po przewadze 22-20. No i dopiero gdzieś te powietrze zeszło z nich w trzecim secie. Nie byli w stanie nawiązać walki z drużyną rzemieślników i przegrali do 11, a całe spotkanie 2-1. Coś o spotkaniu? Grzesiu Walukiewicz, jak zwykle bardzo dobre spotkanie. Kapitan drużyny, czyli Amigos, 11 punktów, próbował pociągnąć drużynę do wygranej, do niespodzianki. To już nie pierwszy raz wykręca taki wyższy wynik. Mi się z kolei taka myśl pojawiła w głowie a propos tego, co powiedziałeś, że wydaje mi się, że czasami drużyny tak na przekór tym twoim zapowiedziom grają, że gdzieś faktycznie wskażesz kogoś jako faworyta i ci drudzy podchodzą do sprawy w stylu, no my ci pokażemy, Mateusz. Natomiast cieszę się, że nie nastąpiło to jako osoba odpowiedzialna za drużynę Omidy, no można tak powiedzieć. Wydelegowana jesteś z firmy, prawda? Tak. Do tego, że opowiadasz za tę drużynę razem z Konradem. No i cieszę się zapewne, że sprawdziło się to, co napisałem w zapowiedzi przedmeczowej, czyli Omida była faworytem i Omida wygrała spotkanie. No tak, ale raczej jak nas postawiłeś w roli faworyta w meczu z Bezblum, no to przegraliśmy wtedy ten mecz. Później już faworytem nie byliśmy, wygraliśmy, więc... Ale to nie tylko ta drużyna, dziękuję, bo... Dziękuję, że mnie skompromitowali milionem słuchaczy, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że... Miliony. Muszę wam powiedzieć, że w tym sezonie faktycznie... Chciałam nawiązać do tych typów właśnie. Bardzo często się mylimy. Więcej osób czyta zapowiedzi. Co jest tak naprawdę fajną sprawą, paradoksalnie. Fajną dla wszystkich, może nie dla mnie, ponieważ liga jest bardzo nieprzewidywalna. Dla mnie nie jest to fajne, ponieważ to, co napiszę, zostaje niestety na papierze i w internecie i każdy może później łacha ze mnie zrzeć. Natomiast w poprzednim sezonie oraz w tym pierwszym było tak, że no jeśli już wskazywaliśmy jakiegoś faworyta, no to najczęściej on wygrywał. No powiem szczerze, że miałem z Maciejem skuteczność ponad 90% w typowaniu, a teraz no nawet nie chce mi się do tego arkusza zaglądać. Mam pomysł, z czego to może wynikać właśnie. Więcej osób czyta zapowiedzi. Może wtedy nie czytali, nie zdawali sobie sprawy z tego, że są faworytem lub też nie. Być może jest tak, jak mówisz. Kraftwena najprawdopodobniej mimo wszystko żałuje, że nie była to wygrana za 3 punkty. Ale no niestety, no, taki jest sport, a drużyna, czyli Amigos, nie może się denerwować, nie może się smucić po tym meczu, bowiem lepszy jeden punkt niż zero. No także, dokładnie. Także trzeba tak na to patrzeć. Uważam, że drużyna zyskała jeden punkt, a nie straciła dwa. Kolejne spotkanie, Ranchsoft Volley Team, All Six by Decathlon i to było spotkanie hitowe, jeśli chodzi o rozgrywki trzeciej ligi, bowiem zmierzyły się drużyny, które miały
które okupowały pierwsze i drugie miejsce. Ranch był po tym spotkaniu z Chili Amigos bodajże, tak? Nie pamiętam. Było na prowadzeniu, wygrywali, znaczy w tabeli prowadzili jednym punktem. Stało się jasne, że aby All Six by Decathlon wyprzedził graczy Mikołaja Kisa, zwanego Mikołajem. Tak, słyszałam ostatnio. Tak. Pozakulisowa historia. Pozakulisowa historia, którą nie będziemy was zanudzać. Ale to możesz też zacząć wymyślać dla graczy Ranchsoft jakieś imiona polskie lub nazwiska, słuchaj, będzie ci łatwiej. Muszę ci powiedzieć, że mam jednego, no można powiedzieć, przyjaciela, który jest, nie jest obywatelem Polski. Ma na imię Matthew. Natomiast bardzo mocno złości się, kiedy mówią do niego Mateusz. Także myślę, że nie byłaby to przyjemność dla graczy. Nie wiem, czy Mikola wie, że jest Mikołajem. Może go poinformuję, go, jak na go spotkam, pewno się dowiedział. Wiem, że Mikola ogląda nasze magazyny. MVP spotkania przeciwko All Six by Decathlon, Rafał Środa, 15 punktów. Nie zagrał już na rozegraniu, jak to miał zwyczaju w tym sezonie. U niego to tak chyba różnie było. Jeden mecz tak, jeden mecz tak. Bo tam, no oni nie mają też chyba stricte przypisanych pozycji, bo rozgrywający chyba z numerem 7. On też występował, tak? Jest drużyna zmienna. Libero. Nie, jest jedna stała. Jedna stała w drużynie zmienna. Okej, dobra, o to ci chodziło. No. Już pomyślałam o kapitanie, który chyba zawsze gra na libero. Więc są dwie stałe. Jasne, jeśli chodzi o drużynę All Six by Decathlon, no trzeba powiedzieć sobie wprost, wygrała drużyna lepsza, wygrała drużyna żółto-czarnych Ranch Soft. No i tak naprawdę ich wygrana nie była zagrożona. No i można powiedzieć, że drużyna zmierza po mistrzostwo. Ostatnia prosta w drodze do mistrzostwa. Drużyna ma na chwilę obecną już 5 punktów przewagi nad, a 5 albo 4 punkty przewagi nad drugą w tabeli drużyną All Six by Decathlon. Ostatnim spotkaniem trzecioligowym było spotkanie wirtualnej Polski z Chili Amigos. Które? Wiesz co, tak się troszeczkę zawiesiłem, bo zobaczyłem, że jestem teraz offline, a nie włączyłem sobie tabeli trzecioligowej, więc może skorzystasz ze swojego telefonu i zobaczysz w międzyczasie? Musiałabym przejść, a ty nie masz przy sobie? Rozumiem. Ale nie wiem, czy go będziesz miała włączyć, wątpię, bo jest na odcisk palca. Dobra, jedziemy ze spotkaniem wirtualnej Polski z Chili Amigos. Wynik zawodów 1-2, 21-18, 11-21, 16-21. MVP tego spotkania Marcin Sawicki, 12 punktów. Powiedz coś o spotkaniu, ja w międzyczasie... Tylko, że ja tego spotkania nie widziałam. No, ale można na przykład zaobserwować, że nie było w składzie Grzegorza Walukiewicza, który wszedł dopiero na końcówkę trzeciego seta i podczas jego nieobecności najlepszym zawodnikiem był Marcin Sawicki. Czy była to niespodzianka? Nie sądzę. Myślę, że wygrał faworyt tego spotkania. W drużynie wirtualnej Polski zobaczyliśmy dwóch nowych graczy, których wcześniej nie mieliśmy okazji oglądać w siatkarskiej Lidze Trójmiasta. Dość świadczony zawodnik Bogusław Tybuś oraz Michał Doros. I na pewno ta dwójka graczy w sposób zdecydowany podniosła jakość drużyny i myślę, że tych punktów jeszcze drużyna troszeczkę zdobędzie. W międzyczasie, Agnieszko, proszę cię, abyś zagadała troszeczkę naszych słuchaczy. Ja sobie w międzyczasie... Ja już wszystko powiedziałam. Z kim gracie następny mecz? Ale która drużyna? Najpierw zacznijmy od tej twojej, takiej twojej, twojej, czyli nie wiadomo tak naprawdę, czyli, z którą drużyną bardziej się utożsamiasz. Czyli rozumiem, że chodzi o Oliwę. Oliwa gra najbliższy mecz bodajże z Axis albo ze zmieszanymi, teraz nie wiem w jakiej kolejności, bo to będą mecze dwa w przyszłym tygodniu, tak nie zapamiętałam dokładnie którego dnia, a Omida zagra z Prototype i ze Strażą, Strażą Rewanż. Jeśli chodzi o trzecią ligę, no to na pierwszym miejscu drużyna Ranchsoft Volley Team, 20 punktów, drugie miejsce All Six by Decathlon 16, czyli jest tych punktów różnicy 4, a nie 5, jak wcześniej mówiłem, i Port Gdański 15, czyli zgadza się to, co mówiłem, że brakuje im już tylko jeden punkt do tego, aby wskoczyć na miejsce lidera, tak? No na pewno gdzieś tam będą o to walczyć. To jest drużyna też z ambicjami dużymi na pewno, więc... Jasne. Jedziemy jeszcze ze statystykami trzeciej ligi.
A w międzyczasie skorzystam z okazji, jak się nam strona wczytuje, nie jest demonem prędkości, co zapewne zauważyliście. Chciałem podziękować Agnieszce, która uważam wypadła bardzo fajnie w naszym magazynie. Był to jej pierwszy raz w magazynie i myślę, że potwierdzicie... Taki spontaniczny. Myślę, że potwierdzicie moje słowa. Piotr Baj, najlepszym punktującym, najlepiej punktującym trzeciej ligi, 76 punktów. Łukasz Rosa, Wirtualna Polska, 64. Piotr Kochanowski, DCT Gdańsk, 62. Jeśli chodzi, czyli Stara Gwardia, czyli trzej zawodnicy, którzy występują w siatkarskiej lidze Trójmiasta od pierwszego sezonu. Jeśli chodzi o ataki, Piotr Baj, 67, Łukasz Rosa, 58, Rafał Liszewski, All Six by Decathlon, 44. Jeśli chodzi o bloki, Piotr Kochanowski, DCT Gdańsk, 11. Potwierdza się to, co było w pierwszym sezonie. Piotr został najlepiej blokującym graczem pierwszego sezonu, mimo że grał w drużynie, która zajęła bodajże trzecie miejsce od końca, co jest tym bardziej imponującym wynikiem. Daniel Kalniecki, Kraftwena, 10 i Bartosz Zakrzewski, Kraftwena, bloków 8. Jeśli chodzi o asy serwisowe, coś tutaj się nam nie chce włączyć. Jędrzej Matla, Wirtualna Polska, 13. Jest to jego zdecydowanie najlepszy sezon, jeśli chodzi o zagrywkę ze wszystkich trzech, których grał. Bardzo fajnie się w tym sezonie sprawuje na zagrywce. Nie wiem, skąd aż taki duży progres, bo wiesz, można troszeczkę... Może trenował. Być może trenował. Trzeba się go o to zapytać. Rafał Środa, drugie miejsce, 11 asów serwisowych i Arkadiusz Sojko, Port Gdański, trzecie miejsce, 10 asów serwisowych. Dobrnęliśmy, moi drodzy, do końca. Zaczęło padać. Zaczęło padać. Dzięki serdecznie za magazyn i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, dzięki.